Witam Państwa, finansując na rynku Forex. Ja nazywam się Rafał Bogusławski, jestem analitykiem zajmującym się przede wszystkim rynkami forexowymi. To, co mnie bardzo interesuje, to jest to, by znaleźć odpowiedź, co jest siłą napędową zmieniającą kursy walut. Oczywiście, kiedy pojawia się hasło, ile jest warte słowo polityka, nie rozważamy tutaj kwestii wiarygodności etycznej i jakichkolwiek innych aspektów moralnych, natomiast rozważamy to, w jakim stopniu przekłada się to na zyski lub straty na rynkach forexowych. Jak decyzje polityków wpływają na zachowanie kursu walut. W ostatnim okresie stało się w zasadzie regułą, że to właśnie politycy są w stanie bardzo silnie wpływać na to, co dzieje się na rynku forex. Chińczycy mają takie powiedzenie, abyś żył w interesujących czasach. Jak to z Chińczykami bywa, nie wiadomo do końca, czy to jest przekleństwo, czy to jest życzenie pomyślności. Z punktu widzenia tradera czy spekulanta na rynku Forex, raczej życzenie pomyślności, ponieważ to, czego szukamy, to jest zmienność na rynkach. Potrzebujemy tej zmienności, żeby zarabiać pieniądze. Na płaskim rynku bardzo ciężko jest zarabiać. Natomiast oczywiście zmienność, która jest całkowicie niekontrolowalna, chaotyczna, niewiele nam da. Natomiast to, co w tej chwili daje się opisywać w pewien sposób. Proszę sobie wyobrazić, tutaj przejdę na taką metaforę, że mamy na rynkach finansowych gigantyczny ocean, na którym od 5 lat trwa huragan. Gdyby nie uczestnicy rynku, którzy mają władzę, którzy potrafią zrobić podjąć pewne decyzje, które powodują, że potrafią uspokoić ten ocean, nawet zmienić kierunek wiatru, to prawdopodobnie ten ocean rozchuśtałby się do takiego stopnia, że zniszczyłby wszystko. Ale mamy właśnie takich decydentów, polityków, którzy potrafią wpłynąć na to, co dzieje się na tym oceanie. Potrafią wygładzić fale i uspokoić przynajmniej na pewien czas rynki. Potrafią również zmienić kierunek wiatru, co przekłada się oczywiście, przechodząc już na realny rynek, przekłada się na zmianę kierunku na jakieś parze walut. Reasumując, w ostatnim czasie tak naprawdę forexem polityka. Oczywiście analiza techniczna jest jak najbardziej potrzebna. Wykres, linie trendu, to wszystko jest pomocne, przede wszystkim, żeby zajmować w dobrym miejscu pozycję na rynku. Natomiast to, co napędza ruchy kursów walutowych, są decyzje polityków. Większość istotnych ruchów to są decyzje polityków. Jestem od wielu lat na tym rynku i przyznaję, że nigdy w historii, jestem 20 lat na rynkach finansowych, moje aktywności na rynkach, udział czy wpływ decyzji politycznych na rynki finansowe nie był tak duży jak w tej chwili. Praktycznie inwestorzy patrzą na decyzje polityków, starają się przewidywać te decyzje, reagują, odnosząc się do już podjętych albo oczekiwanych decyzji politycznych. Główne ruchy, to pokażę na przykładzie dalszych przykładach dalszej części, główne ruchy w ostatnim czasie były właśnie wywoływane przez decyzje polityczne. Jeżeli chcemy zarabiać pieniądze na rynku Forex, musimy brać to pod uwagę. Największy wpływ banków centralnych, zwłaszcza Europejskiego Banku Centralnego i Fedu i politycy strefy euro, ze względu na to, że teraz kryzys w strefie euro jest jakby głównym czynnikiem ryzyka i większość inwestorów na świecie patrzy na to, co się dzieje w strefie euro i albo z nadzieją, albo z przerażeniem odnoszą się do sytuacji, która ma miejsce w strefie euro, więc każdy szczyt ministrów strefy euro jest w stanie wpłynąć na notowania, na przykład euro-dolara. Oczywiście nie zawsze wpływa, natomiast jeżeli są podejmowane kluczowe decyzje, to okazuje się, że rynki reagują bardzo emocjonalnie. Mówię o bankach centralnych i mówię o szefach banków centralnych jako politykach, ponieważ zwłaszcza w ostatnich latach szefowie banków centralnych stali się graczami politycznymi. Jeszcze 15 lat temu, w zasadzie
gdzie banki centralne głównie troszczyły się o to, nawet amerykański bank centralny głównie troszczyły się o to, żeby w gospodarce był stabilny poziom stóp procentowych i stabilny poziom inflacji. To był główny problem, który zajmował bankierów. Natomiast w momencie, kiedy zaczęły pojawiać się kryzysy, bo tak naprawdę ten kryzys od 2007 roku jest kolejnym, wcześniej mieliśmy bańkę internetową, która też powodowała bardzo dużo perturbacji, wcześniej mieliśmy kryzys azjatycki, kryzys rosyjski i w tym czasie banki zaczęły funkcjonować, banki centralne zaczęły funkcjonować jako gwaranci bezpieczeństwa stabilnego wzrostu gospodarczego. Europejski Bank Centralny dołączył do tego grona, chociaż jeszcze parę lat temu tak naprawdę Bank Centralny Europejski trwał na stanowisku, że będzie troszczył się głównie o poziom inflacji, a nie wzrost gospodarczy. Natomiast nowy prezes powiedział, że wzrost inflacji jest mniej istotny niż to, że gospodarka europejska powinna się rozwijać, a przede wszystkim powinna przetrwać strefę euro. Narzędzia, które mają banki centralne, przede wszystkim zmiany stóp procentowych. Ale ponieważ w przypadku czy Stanów Zjednoczonych, czy strefy euro, czy Wielkiej Brytanii te stopy procentowe są na bardzo niskim poziomie, tak naprawdę już w tej chwili trudno jest obniżać dalej stopy procentowe. Zresztą reakcja rynku na kolejną obniżkę stóp procentowych nie będzie zbyt silna. Dlatego banki centralne używają innych metod wpływania na rynki. Między innymi to jest zmiana podaży pieniądza. Bank centralny może skupować obligacje, wtedy zwiększa ilość pieniądza w gospodarce lub może emitować obligacje, wtedy ściąga nadmiar pieniądza z gospodarki. W tej chwili wszystkie banki centralne, główne banki centralne prowadzą ekspansywną politykę monetarną, czyli zwiększają ilość pieniądza. Między innymi te QE free, czyli kolejna runda luzowania ilościowego zadeklarowana przez Fed, również jest to zwiększenie podaży pieniądza. Rynki na to reagują, kursy walutowe muszą na to reagować. Interwencje na rynku długu, tu jest kilka odmian tych interwencji. Jedną z nich była operacja Twist w przypadku Stanów Zjednoczonych, czyli tak naprawdę skupowanie obligacji i z dalszym terminem zapadalności sprzedawanie z krótszym terminem zapadalności, co powoduje tak zwane wypłaszczenie krzywej procentowej, czyli zapożyczanie się na dłuższy okres staje się tańsze. Co rynki, zwłaszcza rynek nieruchomości, bardzo pozytywnie interpretuje. W Europie mamy deklarację BC, że będą skupowali w razie konieczności obligacje krajów zagrożonych. Południa Europy zwłaszcza. To też jest zapowiedź interwencji na rynku długu. To też ustabilizowało w pewnym stopniu sytuację na rynku długu w Hiszpanii czy Włoch. Mamy jeszcze bezpośredni rynku walutowym. To ostatnio jest rzadziej stosowane, natomiast co pewien czas, zwłaszcza Bank Japonii, to stosuje, chcąc oszczędzić jena. Natomiast skutecznie zrobił to Bank Szwajcarii, który już ponad rok temu osłabił skutecznie franka szwajcarskiego z kursem euro. No i to była skuteczna interwencja. Częściej, jeżeli chodzi o bezpośrednie interwencje na rynku walutowym, są to interwencje słowne, które mają wprowadzić pewne oczekiwania inwestorów. Natomiast siła banków centralnych jest bardzo duża, ponieważ za każdym komunikatem o decyzji może iść od razu działanie. I inwestorzy próbują się w tym w szaleństwie odnaleźć, znaczy próbują przede wszystkim przewidzieć decyzje polityków, decyzje banków centralnych. Nie zawsze się to udaje, ale generalnie cały rynek finansowy porusza się w tej chwili, próbując przewidzieć, czy będą kolejne rundy luzowania ilościowego, czy będzie skup obligacji, czy go nie będzie, jak duże fundusze pomocowe będą uruchomione i żyjemy w świecie, w którym tak naprawdę większość decyzji inwestycyjnych opiera się na tych przesłankach. Oczywiście gdzieś w tle jest wzrost gospodarczy i inne wskaźniki makroekonomiczne, ale to, co napędza rynek w stopniu, to są właśnie decyzje polityków. To, o czym wiadomo, zresztą to działa na innych rynkach, jeżeli inwestorzy oczekują jakiejś decyzji polityków, to kurs reaguje już przed momentem ogłoszenia tej decyzji. Czyli zanim jeszcze padnie deklaracja, że coś ma nastąpić i będziemy na przykład, bank centralny mówi, będziemy skupowali obligacje, to rynki wyprzedzają tą reakcję, o ile są przekonane, że faktycznie taka decyzja zapadnie. Czasami jest tak, że
rynki nie wiedzą, co się zdarzy, natomiast jeżeli wiedzą, to po ogłoszeniu takiej decyzji często następuje zmiana trendu i to też pokaże tutaj po ogłoszeniu przez Fed kolejnej rundy luzowania ilościowego, że zmiana trendu nastąpiła, bo wyczerpały się wszystkie możliwe argumenty czy pomysły, pod co można grać, co może spowodować jeszcze umocnienie euro. Jeżeli inwestorzy są zaskoczeni decyzją, czy to polityków strefy euro, czy banku centralnego, reakcja jest bardzo emocjonalna. Jeżeli na dzisiejszym spotkaniu głównie będę się koncentrował na eurodolarze, ale można przyjąć, że większość takich szokujących decyzji powoduje ruch na eurodolarze rzędu około 150-200 pipsów. To są kosmiczne ruchy. Często było tak w tym roku, że po decyzji europejskich polityków, która najczęściej pojawiała się w sobotę albo w niedzielę, w poniedziałek eurodolar otwierał się z luką rzędu 150 albo 200 pipsów. Ten rynek jest absolutnie płynny poza weekendem. Tak? Mamy 24 godziny na dobę handel, ale w weekend jest wolny. Decyzja zapada w sobotę, to niestety jesteśmy narażeni, że w poniedziałek obudzimy się w trochę innej rzeczywistości. To również można wykorzystywać, no ale to już jest jakby temat na zupełnie inne spotkanie. Tu chcę pokazać wydarzenia ostatnich miesięcy. Tak naprawdę były trzy główne rzeczy. Zapowiedź ratowania strefy euro przez szefa Europejskiego Banku Centralnego. To spowodowało, że wydawałoby się z beznadziejnej sytuacji, jeżeli chodzi o walutę euro, która podążała cały czas na południe, kurs, który podążał cały czas spadał. Nagle się okazało, że być może jest pewna nadzieja. Później było ogłoszenie już konkretnie skupu obligacji danych krajów. I potem był kolejna runda luzowania osiowego, czyli QE3. I to te trzy tematy tak naprawdę w ostatnich miesiącach, licząc od lipca, napędzały ruch na eurodolarze, ale również na innych walutach, bo polski złoty bardzo silnie reaguje na to, co się dzieje na głównych parach walutowych. Więc popatrzmy, co się działo. Tu jest wykres eurodolara od maja z tego roku. Dzienne słupki. Mieliśmy trend spadkowy, tutaj wcześniej już ten trend spadkowy był kontynuowany. Wędrowaliśmy sobie na południe, aż do momentu, kiedy dotarliśmy do miejsca, gdzie wydawało się tutaj, że ci, którzy wieszczą upadek strefy euro, mają rację i to się zmaterializuje bardzo szybko. Jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, tutaj już nie zostało zbyt wielu optymistów, jeżeli chodzi o euro. I zaczęły się dziać bardzo ciekawe rzeczy. Pojawiła się wypowiedź jednego z członków Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego Nowotnego na temat tego, czy można przyznać funduszom pomocowym licencję bankową, czyli ten ESM, FESF, czy może mieć licencję bankową. To by znacznie ułatwiło życie, jeżeli chodzi o te licencje, ponieważ byłyby trochę inaczej traktowane niż w chwili obecnej. I już nie wdając się w szczegóły, rynek przyjął to dość pozytywnie. Mieliśmy ten zostały. To się szybko okazało, że to jest taki balon próbny, ponieważ tak naprawdę prawdziwy komunikat, który miał wstrząsnąć rynkami, pojawił się dzień później. Prezes Draghi powiedział, czyli szef Banku Europejskiego Centralnego powiedział, uratuję strefę euro, a tak naprawdę powiedział, zrobię wszystko, co konieczne, by uratować strefę euro i uwierzcie mi, to wystarczy. I po tej deklaracji mieliśmy całkiem ładny wzrost. Tutaj była pomoc ze strony polityków, oczywiście Merkel i Hollande poparli deklarację szefa EBC i zaczęły się dziać kolejne ciekawe sytuacje. Tutaj była konferencja Europejskiego Banku Centralnego, na której większość inwestorów oczekiwała, co się pojawi. Znaczy, bo oczekiwali, że będzie komunikat właśnie na temat skupu obligacji krajów południa Europy. Natomiast problemem jest to, że tak naprawdę uprawnienia, które ma EBC, nie do końca pozwalają mu na taki skup obligacji. Oczywiście okazało się, że można znaleźć jakąś furtkę i są różne interpretacje, które w tej chwili mówią, że EBC może pod pewnymi warunkami kupować papiery emitowane przez Hiszpanię czy Włochy. No natomiast wtedy, na tej konferencji, to był początek sierpnia, ta deklaracja nie padła, więc rynek był bardzo rozczarowany. Tu już się
pomysły, w zasadzie spekulacje i rosnąca pewność, że pojawi się zarówno deklaracja skupu obligacji, jeżeli chodzi o EBC, jak również, że pojawi się QE3, czyli kolejna runda skupowania obligacji w Stanach Zjednoczonych przez Fed. Było wystąpienie oczekiwane przez rynek Jackson Hole. Inwestorzy oczekiwali, że Ben Bernanke, czyli szef rezerwy federalnej, zadeklaruje już wtedy, tak jak zrobił to w 2010 roku, gdy zadeklarował wtedy rundę luzowania ilościowego, że tym razem też wybierze ten moment i właśnie teraz zadeklaruje 31 sierpnia skup obligacji, no ale było rozczarowanie, znowu Fed nie zapowiedział kolejnej rundy luzowania ilościowego. Minęło parę dni, 6 września okazało się, że EBC, czyli Europejski Bank Centralny, prezes Draghi zapowiedział, że będą kupowali obligacje krajów południa Europy, jeżeli taki kraj się do nich zwróci. W międzyczasie czekaliśmy na decyzję niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, czy fundusze pomocowe, czy udział Niemiec w funduszach pomocowych dla południa Europy jest zgodny z niemiecką konstytucją. Gdy pojawiła się ta decyzja, mieliśmy już otwartą drogę do reakcji na prowadzenie QE3, czyli na wzrost rynku po tym, gdy Ben Bernanke, a w zasadzie Komitet Otwartego Rynku w Stanach zdecydował, że będą skupowali co miesiąc 40 miliardów z rynku długu hipotecznego w Stanach Zjednoczonych. I praktycznie te decyzje spowodowały, że trend spadkowy na eurodolarze odwrócił się i przyspieszył aż do poziomu 1,30-1,70. Tutaj się zatrzymaliśmy 14 września, a startowaliśmy z poziomu niewiele powyżej 1,20. Jeżeli ktoś by pominął całą tą otoczkę fundamentalną, to znaczy to, co działo się w tym okresie, jeżeli chodzi o politykę, to naprawdę ciężko by było wymyślić, dlaczego konsolidacji wybijamy się w górę, dlaczego z tej konsolidacji wybijamy się w górę, dlaczego trend wzrostowy trwa tyle, ani więcej, ani mniej. Jeżeli patrzymy na to chronologicznie, to tutaj, w tym momencie, to był idealny moment na rynku, żeby pojawiły się interwencje polityków, czyli banków centralnych w tym przypadku. Pierwsza interwencja pojawiła się w momencie, jak rynek już bardzo mocno wyprzedany, przy dużym pesymizmie, właśnie licencja bankowa dla Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej. Pan Nowotny zadeklarował takiego i mieliśmy 70 pipsów wzrostu. Czyli przekłada się to praktycznie na żywą gotówkę. Jeżeli pojawia się taka wypowiedź, jestem w stanie uchwycić taki ruch, jestem w stanie na tym zarobić. Ale to nie wszystko. Za chwilę mieliśmy pamiętną deklarację szefa EBC, który powiedział, zrobię wszystko, co konieczne, by uratować strefę euro i to wystarczy. Uwierzcie mi. I w momencie, jak się zaczęło to spotkanie, to euro-dolar tak naprawdę tutaj się konsolidował w okolicach 1,21,30, 1,21,40. Zaczął rosnąć gwałtownie, 200 pipsów w zasadzie kilkudziesięciu minut. Tutaj, to już wspominałem, mieliśmy konferencję. Tutaj pokazuję wykres, 4-godzinowe słupki. Tu się zaczęła konferencja po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego, ponieważ oczekiwania inwestorów były takie, że padnie deklaracja na temat wprowadzenia skupu obligacji południa Europy. Ona nie padła. To mieliśmy bardzo kosztowne rozczarowanie. 250 pipsów przejechaliśmy w drugą stronę. Tu zaczynała się konferencja i w miarę jak rynek sobie uświadamiał, że nie padnie deklaracja o skupie obligacji, mieliśmy przyspieszenie tego ruchu i praktycznie ten ruch się zatrzymał dopiero tutaj. Oczywiście można powiedzieć, że to jest rozczarowanie i EBC nie będzie w stanie skupować obligacji, natomiast bardzo szybko rynek się podniósł, ponieważ prawdopodobnie tutaj już inwestorzy mieli informację na temat tego, że głównym przeciwnikiem tego jest Bundesbank,
i Bundesbank pewnie niedługo uda się przekonać, więc mieliśmy szybko ruch powrotny. Tutaj to jest jakby bardzo techniczny ruch. Tutaj mieliśmy konieczność zamknięcia długich pozycji, otwieranie krótkich pozycji, bardzo szybki ruch w drugą stronę i praktycznie niewiele się zmieniło, natomiast rynek zrobił taką wycieczkę. Jeżeli nie wiedziałbym, co się dzieje tutaj, skąd najpierw ten wzrost, a potem ten spadek, nie wiedząc o tym, że to jest siłą napędową jest wystąpienie szefa ABC, to prawdopodobnie bym nie był w stanie tego odgadnąć. Ja nadal nie twierdzę, że łatwo było odgadnąć skalę ruchu w momencie, jak się pojawiła ta konferencja, natomiast to daje możliwość na przykład wyjścia z rynku po prostu, kiedy zaczyna się taka konferencja. Czekaliśmy na Jackson Hole, wystąpienie szefa Fedu. Miała być deklaracja QE3, czyli luzowanie ujściowego, nie było. Oczywiście było rozczarowanie, ale niezbyt duże. Tak naprawdę pierwszy impuls 50 pipsów, potem tam jeszcze trochę danych się pojawiło, które zepchnęły rynek trochę niżej, natomiast i tak inwestorzy czekali na to, co ma nastąpić dalej. Czekali już na 6 września na konferencję ABC i tutaj, jak patrzymy, to praktycznie od tego momentu rynek był przekonany, że ABC będzie skupował obligacje, chociaż jak padła ta deklaracja, to jeszcze wystarczyło na ruch 190 pipsów do góry. Ponieważ proszę zobaczyć, że tutaj nie było tej reakcji natychmiastowej, bo inwestorzy potrzebowali chwilę czasu, żeby zrozumieć fundamentalne uwarunkowania tej decyzji. A fundamentalne uwarunkowania są takie, że w kilkunastu czy kilkudziesięciu miesięcy żaden kraj europejski nie zbankrutuje. Bez względu na to, jakie nie miał problemy, EBC skupi obligacje. Jeżeli rynek nie będzie chciał ich kupować, kupi EBC. To zmienia diametralnie układ sił, jeżeli chodzi o na przykład euro i dolar. Jak inwestorzy przetrawili tą informację, to mieliśmy właśnie ten ruch. Ale to był nie koniec przygód. Czekaliśmy na kolejną rundę luzowania ujściowego w Stanach, gdzie też już zbliżaliśmy się do silnego przekonania. Ponad 60% analityków było przekonanych, że to się pojawi już we wrześniu. Ja zakładałem, że trochę później, ale też uważałem, że to jest przesądzone, ponieważ Fed w tej chwili dba głównie o wzrost gospodarczy, a nie o inflację. Po drodze mieliśmy Trybunał Konstytucyjny, wiem, czyli tą decyzję dotyczącą zgodności działań niemieckiego rządu z konstytucją. I tutaj napisałem 0 pipsów, natomiast tak naprawdę to pozytywna, dyskontowanie pozytywnej decyzji zaczęło się już wcześniej, bo jeżeli ktoś poczytał opinie prawników niemieckich, to 20 na 20 ekspertów zgodzi się, nie będzie stawiał zastrzeżeń co do udziału Niemiec w na przykład Europejskim Funduszu Stabilizującym. Więc dyskontowaliśmy już wcześniej, w momencie jak się pojawiła informacja, już nie było ruchu, natomiast myślę, że ten ruch można by spokojnie zaliczyć na to konto. No i dotarliśmy do zapowiedzi Fedu. Ja akurat wtedy prowadziłem w Gdyni warsztat, szkolenie dla inwestorów forexowych i o 18.30 nie byłem przekonany, że ta decyzja się pojawi. To znaczy nie byłem przekonany, że już we wrześniu Fed zadeklaruje skup obligacji. Natomiast powiedziałem, że jeżeli pojawi się w komunikacie taka deklaracja, to mamy przed sobą przynajmniej 200 pipsów ruchu w górę. Było mniej więcej przy poziomie 1,2920. Można było wejść na rynek przy 1,2940. Mieliśmy jeszcze w zasadzie przez 2 dni, utrzymaliśmy się na wysokich poziomach, 1,5 dnia wzrostu. To w piątek szczyt łapaliśmy na 1,3170, czyli od 1,2920 250 pipsów i można to było wykorzystać, ponieważ nie wszyscy jeszcze wierzyli w to, że Fed zadeklaruje ten skup obligacji, więc cały potencjał wzrostu nie został wyczerpany. Wnioski. Silne ruchy w ostatnich miesiącach głównie były powodowane przez banki centralne. Tak naprawdę reszta danych makro to był szum informacyjny, reszta wypowiedzi polityków to też był informacyjny. Rynki to dyskontowały, ale na krótkoterminowych ruchach. To, co pchało euro-dolara do góry, to były oczekiwania na to, co zrobi Europejski Bank Centralny i Amerykański Bank Centralny. Jeżeli byśmy zapomnieli sprawdzić, w jakim otoczeniu żyjemy, że Fed będzie psuł amerykańską walutę, bo tak naprawdę dodruk pieniądza jest psuciem waluty. Zwiększa się ilość pieniądza w obiegu, więc dolar musi słabnąć. Pytanie tylko jak mocno.
to jeżeli byśmy zapomnieli o tym, to tak naprawdę ciężko by było stworzyć jakąś sensowną strategię inwestycyjną na rynku forexowym. Zostaje jeszcze prawidłowe odczytanie tych komunikatów, ale tutaj w tym przypadku no raczej nie było to zbyt trudne, ponieważ zarówno działania ABC, stabilizowania strefy euro, jak również oczekiwane działanie ze strony Fedu, osłabienia dolara, tak, czy zwiększenia podaży dolara, sprzyjały euro. Więc granie przeciwko bankom centralnym kończy się najczęściej dużymi stratami. I co się stało po interwencjach banków centralnych, gdy zabrakło tych tematów, które były siłą napędową? Tutaj była decyzja Fedu. Skończyliśmy na poziomie 1,6170. W poniedziałek jeszcze tutaj bardzo często, tak jak rynki azjatyckie mogą zareagować dopiero następnego dnia, no to tutaj mogły dopiero w poniedziałek zareagować, więc jeszcze w poniedziałek jedną próbę podniesienia rynku. I jak zabrakło tematów, albo inaczej te tematy, które były siłą napędową rynku euro-dolara w okresie od połowy lipca, wyczerpały się, no to mieliśmy bardzo naturalną korektę 350 pipsów z powrotem. W tej chwili nie ma tak jednoznacznych tematów, więc jesteśmy bardziej w trendzie bocznym i oscylujemy sobie tutaj, wahając się między 1,29, 1,30, 70, ponieważ nie ma w tej chwili już tak jednoznacznych tematów, a decyzje zostały podjęte. Oczywiście będą inne tematy, które się za chwilę będą pojawiały i te tematy ja omawiam na webinarach, które są cyklicznie w tej chwili każdy piątek o 11 i tam komentuję bieżącą sytuację i to, co napędza rynki. Natomiast patrząc na to, co się wydarzyło wcześniej tutaj, w skalę wzrostu, czy chociażby tą przecenę, która nastąpiła po wcześniejszym wzroście, twierdzę, że wykorzystanie takich informacji, czy wykorzystanie informacji płynących ze świata polityki, czy branie pod uwagę banków centralnych jest strategią, która pozwala zarabiać znacznie więcej pieniędzy niż inwestowanie tylko na przykład na wskazania czysto techniczne. Tu jeszcze kilka słów od naszych prawników. To wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Można na czacie zadać pytanie.